68 drużyn z całego świata i tylko jeden zwycięzca. Piąta edycja konkursu historycznego Patria Nostra za nami. Na uroczystej Gali wybrano najlepsze prace młodzieży polonijnej. Będą one wyświetlane na telebimach w miejscach publicznych. Cel konkursu propagowanie wiedzy o historii Polski i krzewienie patriotyzmu. Frekwencja, jak co roku, dopisała. 1200 uczestników piątej edycji konkursu, z czego 400 osób to jest młodzież Polonijna z 100 szkół polonii świata. Między innymi z Francji, Australii czy Brazylii. Zadaniem uczestników stworzenie krótkiej animacji lub filmu dotyczącego wydarzeń z historii Polski. W tym roku Grand Prix trafiło do Kazachstanu. Trzecie i ZSRR po wybuchu wojny. Zrobili piękną pracę, bardzo pracochłonną. Wymagającą niesamowitego wysiłku. Organizatorzy również stanęli na wysokości zadania. Mimo trudności związanych z pandemią zrealizowali interaktywną galę. Dla zwycięzców wśród nagród czeki pieniężne, wycieczki do Polski i symboliczne szable. Mateusz Strama Polonia 24.